Zbliża się pierwsza rocznica tragicznego wypadku polskiego autokaru pod Grenoble we Francji. Uczczenie pamięci 26 ofiar tego zdarzenia jest wciąż marzeniem Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Katastrofy w Grenoble. Marzeniem, które może spełnić się dokładnie rok po wypadku. Dzięki staraniom wielu osób z Polski i Francji 22 lipca w miejscu, w którym autokar z polskimi pielgrzymami runął w przepaść, stanie pomnik. Władysław Korzeniak, który w wypadku stracił córkę i wnuczkę, jeszcze kilka dni temu nie był pewien, czy uroczystość, o której marzy, dojdzie do skutku. Wystarczył jednak jeden telefon i marzenie się spełniło. Dzięki prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, z którym miałem przyjemność rozmowy bezpośredniej. Na naszą prośbę, którą wyartykułowałem w formie pisma, pan szef gabinetu, pan Hendzlik, zapowiedział, że będę rozmawiał. I obejmuje patronat pan prezydent. Oczywiście również użycza nam, prawda, rządowego samolotu na przelot. W dniu 22 lipca, to jest godzina 7, wylot z Goleniowa. Od tej pory w miejscu tragedii śmierć Polaków upamiętniać ma symboliczny obelisk. Mamy już ze strony władz, merostwa, także prefektury, zezwolenia lokalizacyjne. Poza tym postaraliśmy się także o pewne pieniążki od darczyńców, między innymi Polonii francuskiej. A ponadto to, co jest najistotniejsze, że powstał wspaniały moim zdaniem projekt, który został zatwierdzony 13 teraz tego miesiąca przez stowarzyszenie w Stargardzie Szczecińskim, bo mamy 120 członków, oni też muszą zatwierdzić. Projekt pomnika, który zaprojektował, wykonuje i będzie instalował pan Góra, tu ze Świnoujścia. Andrzej Góra jest właścicielem zakładu kamieniarskiego w Świnoujściu. To właśnie on wykonywał odlew papiersia Jana Pawła II, który zdobi skwer obok kościoła Chrystusa Króla. Teraz obelisk wykonany według jego własnego projektu zostanie zainstalowany na stromej alpejskiej drodze, miejscu bliskim także mieszkańcom Świnoujścia. Pomnik będzie wykonany z granitu ciemnego, będzie miał dwie podstawy, jest formą nawiązany do istniejącego już tam, na miejscu pomnika, który był postawiony bodajże dzieciom hiszpańskim, jak się nie mylę, belgijskim, które zginęły też w tym miejscu. I projektując to, ten pomnik, miałem na uwadze to, żeby bardzo nie odbiegał kształtem i wielkością od tego istniejącego tam. Będzie umieszczony na dwóch podstawach, cokole. Na cokole będzie umieszczone godło Polski. I powyżej takim głównym motywem mają być te cegiełki wykonane z granitu. Będzie ich 26, ustawione w kształcie piramidy i zwieńczone to będzie u góry krzyżem granitowym. Liczba cegiełek nie jest przypadkowa, będzie ich dokładnie tyle, ile osób zginęło w wypadku. Na każdej znajdzie się imię i nazwisko. Ponadto na obelisku zostanie umieszczona łacińska sentencja. Jej treść nie jest jeszcze znana.